Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiaj troszeczkę nietypowo, dlatego że będzie to analiza partii dwóch juniorów z UKS Kopernik Olsztyn. Jest to nagroda dla jednego z zawodników, którzy grali w turnieju właśnie online, w turnieju naszym klubowym. I tutaj będzie przeanalizowana partia Borysa 2010 z Ksaverym 303. Panowie grali partię tempem 10 minut plus 5 sekund na zawodnika, więc mieli z czasu dosyć dużo. Jak na partie w internecie No i przejdźmy od razu do rzeczy Borys y, rozpoczął posunięciem E4 Tutaj przeciwnik odpowiedział E5 Skoczek F3 Skoczek C6 Bardzo dobre posunięcie, wiadomo rozwojowe Goniec B5 No i właśnie powstała nam w ten sposób partia hiszpańska Powstaje nam w ten sposób partia hiszpańska Goniec ma tutaj chrapkę na tego skoczka Żeby go szybko zbić I zdobyć pionka Oczywiście nie jest to takie łatwe Bo na przykład po ruchu A6 Jakbyśmy zbili na C6, pionek by wybił, pionek by, skoczek by od razu zbił pionka, to mamy Hetman D4. No i tutaj Hetman atakuje skoczka i pionka jednocześnie. No i ta pozycja już nie jest taka super dla białych, bo czarne odzyskują piona, na przykład skoczek F3 bicie, Hetman E2 wybicie, wybicie. No i czarne mają parę gońców, to jest ten plus za to, za to że tutaj białe się pokusiły za, szyb, za szybką próbę zdobycia pionka. Więc w ten sposób tutaj grać nie można białymi. No ale poszło inaczej, moi drodzy, goniec C5. Wiadomo, rozwojowe posunięcie, dobre. Roszada ze strony Borysa, moi drodzy. E, brawa dla e, Borysa za tą e, roszadę, za zrozumienie tego, że w szachach najważniejszy jest rozwój i e, skończenie tego rozwoju, czyli zrobienie roszady, wyprowadzenie dwóch lek lekkich figur. Na razie zostało zagrane to perfekcyjnie, ponieważ został e, wyprowadzony pionek, skoczek, goniec, roszada. Tak grać należy, moi drodzy, tak grać trzeba. E, czarne zagrały skoczek F6. Bardzo ładnie Ksawery zagrał, wyprowadza kolejną figurę. To jest to sprawa na i posunięcie teraz nastąpiło. C3. Jak zobaczyłem tą partię wcześniej, no to byłem w szoku, że takie ruchy tutaj e, Borys potrafi zagrywać. Jest to bardzo dobre posunięcie. E, ten ruch przygotowuje przede wszystkim pionka D4, żeby atakować mocno centrum. Ale dlaczego mnie zdumiało to? Bo Borys tutaj e, przecież widzimy, że poświęca tego pionka, ale to zbicie pionka na E6, no do najlepszych moi drodzy nie należy, bo od razu leci D4, potem wchodzi wieża E1 i ma król problem skoczek również ma problem na d5. Tak można tutaj się zagłębić troszeczkę w analizę, ale wierzcie mi, że partia jest bardzo, znaczy pozycja jest bardzo dobra dla białych, jeżeli tutaj czarne by się pokusiły o wzięcie pionka. Przede wszystkim trzeba kończyć rozwój. Tutaj czarne zagrały skoczek g4. No właśnie. Nie najlepsze posunięcie ze strony czarnych, moi drodzy. No nie najlepsze, bo skoczek z gońcem planują tutaj na f2 jakieś bicie, ale widzimy, że znaczy nie można tego zrobić. No, powiem tak. Yy, goniec i skoczek mają razem 6 punktów. Jeżeli tutaj zostanie wymieniony pionek i wieża za te dwie figury, to również 5 plus 1 to jest 6 punktów, więc. Punktowo jest tak samo, ale w debiucie, czyli na początku gry. Jeżeli wymieniał się dwie, znaczy, jeżeli stracimy dwie lekkie figury za wieże i piona, to zdecydowana przewaga będzie po tej stronie, która te dwie figury zdobyła, czyli biały miałyby tutaj dużą przewagę, więc nie trzeba się o to martwić. No tutaj Borys bardzo zachowawczo zagrał Hetman E2, żeby jeszcze tutaj obronić. Nie ma takiej potrzeby, chociaż ten ruch nie jest jakiś, jakimś błędem, to też jest ruch rozwojowy. Hetman na E2 czuje się tutaj naprawdę dobrze, ale można byłoby od razu przy Przykurzyć, posunięcie, d4, zagrać mocno w centrum i tego gońca od razu zamknąć, więc skoczek sam tutaj by nie miał żadnego tutaj ataku. No tak poszło inaczej, tutaj przeciwnik zagrał d6, no, i Borys zagrał posunięcie D3. Troszeczkę zachowawczy ruch, taki bardzo spokojny, niegroźny dla czarnych. Przede wszystkim Borys trzeba było się zastanowić, żeby zagrać przede wszystkim D4. Znowu D4. Bić nie można, bo bije pionek. Tutaj widzimy, że skoczek broni. Goniec jak bije, to skoczek bije. Tutaj jest związanie, więc wszystko się przede wszystkim trzyma. A zdobycie figury grozi na C6. No, w tym momencie D3 nastąpiło. H5. No, powiem szczerze, że ten ruch mi się bardzo podoba. Taki jest agresywny. Jak już skoczek się pojawił na G4, no to H5 się przyda, żeby tego skoczka mocno wzmocnić. Posunięcie H3. No i teraz. Teraz się pojawia e, pytanie, czy ten skoczek musi odchodzić? No, w partii odszedł na F6. Ja bym tego skoczka tutaj zachował. To jest standardowe, ideowe zagranie. Jeżeli H3 by nastąpiło wcześniej, to wtedy H5 też jest dobrym ruchem. H5 już stoi, więc można było na przykład zagrać gonię z D7 wyprowadzić po prostu figurę i licząc na to, że na przykład koniec D7, bicie tutaj, bicie tutaj, powiedzmy skoczek by odszedł, bo tak odruchowo by się nam chciało zagrać Hetman H4, no i tutaj e, wygrana czarnych, jest w kieszeni moi drodzy, grozi mat na H1, nie ma wyjścia, tu jest mat tu jest po prostu mat za chwilę, za dwa posunięcia, no bo jeszcze goniec się może zasłonić, ale to nie ma znaczenia, bo jest mat w następnym ruchu. Co by nie zagrały białe. Moi drodzy, w tym momencie no, skoczek niestety po H3 uciekł. Tutaj Borys przede wszystkim mógł cały czas zagrać D4, poprawić swój błąd z tym D3. Znaczy nie jest to błąd oczywiście, ale poprawić ruch, bo, zwyczajnie zagrać D4. Poszło H3, skoczek ruszył na F6. Goniec e3. No dobra, ruch jak ruch. Tutaj propozycja wymiany gońców. Myślę, że lepszym posunięciem byłoby zagranie goniec g5. Jeżeli jest h5, no to ten pionek już z h nie jest w stanie nas odpędzić na g5. Więc skoczek, goniec na g5 stoi, stoi tutaj już rewelacyjnie. I wyobraźcie sobie, że ten skoczek przetransportowuje się przez c3. To tego piona by było trzeba przepchać, a potem na d5. I tutaj jest... Fatalne, fatalne Związanie dla czarnych No tak można by było zaplanować Generalnie już ten goniec stoi tutaj rewelacyjnie Więc wiecznie by sobie tutaj mógł stać I tego skoczka męczył na f6 No niestety, poszło zagranie tak e, No fajnie, że też białe wyprowadzają figury Nie zapominają o tym, to mi się też podoba Nastąpiło bicie No i moi drodzy, tutaj Borys zbił hetmanem e, Jasne, nie zepsuł struktury Wszystko jest dobrze Ale godne uwagi byłoby zbicie pionkiem Mimo wszystko Najmocniej przepraszam, żeby pionki były razem w centrum. One są zdwojone, ale jak są złączone, to są silne. Tu są opcje zawsze, żeby iść pionkiem do 4. Ale przede wszystkim linia F się otwiera i mamy opcję tutaj na grę. Mamy przede wszystkim tutaj opcję na grę no ale poszło zbicie hetmanem na e3, w tym momencie wieża g8, no dobrze taki ruch troszeczkę no nie podoba mi się, nie wiadomo z jakim planem no g5 nie można, bo tu skoczek z hetmanem skoczek z hetmanem na g5 ładnie bronią, wieża g8, no troszkę czarnych gra mi się już mniej podoba To trzeba było jakoś gońca wyprowadzić może roszadę zrobić, może przygotować plan na długą roszadę, no ale poszło jak poszło, D4 no tak, jest ruch D4, lepiej późno niż wcale, oczywiście skoczek też musiałby się wyprowadzić poszło wybicie, wybicie pionkiem bardzo dobrze, no i G5 no widzimy, że tutaj czarne zafiksowały się na ten atak na króla raz, że można tutaj zagrać skoczek bije G5 no a dwa, że w partii poszło D5. Też bardzo dobre posunięcie. No, bo tutaj jest prawie zdobycie figury. Oczywiście mówię prawie, bo można by było zagrać A6, go nieco odchodzi. B5. No i widzimy dwie figury pod biciem, ale czarne tej figury nie tracą. Jak go nieco odchodzi, to skoczek też ucieka, prawda? No, ale w partii po D5 zostało zagrane G4. Wtrącenie. Myślę, że całkiem fajne. Bicie, bicie. No, wygląda to dosyć groźnie już ze strony czarnych, ale pozycja białych jest wyśmienita. Tutaj skoczek wskakuje na D4. Pełna kontrola, jeśli chodzi o atak. Hetman ładnie broni pola G3. G3 nie można zagrać. No, e, przede wszystkim król ma problem, bo jest w centrum. Także to jest taka nauka dla nas, żeby robić tą roszadę jak najszybciej, żeby e, król był bezpieczny. Goniec D7. No tutaj e, czarne już się godzą z tym, że tracą figurę. No, można było próbować tak grać, ale to też nie, nie spełnia swojej roli, bo Goniec A4. Jeżeli tutaj, no to mamy e, wtrącenie skoczkiem za takim na Hetmana. Więc tak zdobywamy figurę. Znaczy tak czy siak e, zdobywamy figurę. Goniec D7 nastąpiło bicie na C6, BC6 Goniec wybił, panowie tu się zdecydowali na szybkie wymiany. Hetman D7, no i e, skoczek D4. Figura więcej jest u białych, ale kwestia jeszcze zrealizowania tego. No c5 to już taka jest, e, takie zagranie już na aferę. Po prostu chce atakować skoczka, który jest w centrum dobrze ustawiony. Skoczek F5, e, no i tu nastąpiło D5. No niestety takie ruchy D5 przy otwartym królu w centrum nie są najlepsze, bo jest bicie e, z szachem. Tak też Borys gra i tutaj Borys naprawdę już e, e, byka za rogi, chwycił przeciwnika tutaj mocno za ręce i go już nie puści, moi drodzy. Król F8, no posunięcie trochę słabe, nastąpiło bicie tutaj na C5 bardzo dobrze, król F8. Moi drodzy, już zadanie dla Was, jak grać białymi, żeby wygrywać tę pozycję. Mianowicie, Borys Wam to pokaże perfekcyjnie. Wieża E1 z szachem, król D8, Hetman daje cały czas szacha, no, Król zagrał na C8, tutaj jeszcze Hetman mógł się zasłonić, ale to niewiele by dawało, bo nawet można wymienić te Hetmany z figurą więcej, potem wyprowadzić skoczka, wprowadzić wieżę, no i realizować przewagę. No ale poszedł król C8 i uwaga, wieża C1, bardzo dobre zagranie ze strony Borysa. Cały czas jest król męczony, król B, Hetman B4 z szachem. E, tutaj e, Hetman zasłonił się na D6, moi drodzy, i dwa ruchy do Mata. Jak ktoś jest chętny, proszę sobie zatrzymać czas i zobaczyć, co by tu mogło nastąpić. Hetman zagrał na D6 z szachem, Hetman C7 i Hetman zbił na C7 z matem. Gratulacje dla Borysa, tutaj panowie mieli odpowiednio ranking 1273, grał Borys białymi i 1453, a więc po tej partii Borys zarobił 16 punktów rankingowych na lichessie, Xavery niestety stracił 43, Punkty, ale to jest tylko ranking wirtualny, zawsze do zdobycia, więc nie przejmujemy się tym w ogóle. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, gratuluję Panowie za, za, za walkę, za grę. Mam nadzieję, że ta analiza przyda Wam się do poprawienia swoich błędów. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.